Jestem kierowcą i jestem przewoźnikiem. No i gdzie jest problem? Problem jest w tym, że wszystko stoi. Zielonka cała stoi, stoją kierowcy bez jedzenia, bez picia. Przed wjazdem na terytorium Polski trzeba wszystkie jedzenie wyrzucić. Nie ma co jeść, nie ma pić. Na Zielonce nie ma żadnych toalet, żeby się załatwić. Wody też nie ma, nikt nie dostarcza. Na białoruskim terminalu kierowcy stoją po 30-40 godzin bez żadnego ruchu. Zielonka to jest, tak jak pani widzi, tu są wagi i od wag do naszych paszportowych. To jest ten teren niczyi. Teren niczyi, z jednej strony ogrodzenie, z drugiej strony ogrodzenie. Ani toalety, ani sklepu, nic nie ma. Po prostu stoją ludzie w szczerym polu na drodze. Dlaczego tyle godzin? To trzeba pytanie do celników. Czyli co, przed wjazdem? Podobno Warszawa jakieś dała dyspozycje i jakieś kontrole. Od wczoraj zaczęło się, nie? Wieczorem. Nic, wszystko stanęło, nie? Tak naprawdę co jest to potrzebne na ten moment? Woda? Woda, jedzenie. To jest podstawa. Zanim tam wjadą, muszą pozbyć się. Tak, bo nie wolno wozić do Polski określonych produktów, nie? Ale wcześniej było jak płynnie, po prostu. Tak, wcześniej było normalnie, szło wszystko. Czyli jest tak, że przekraczamy granicę białoruską. No i na moście sprawdzają, czy ktoś ma jedzenie, trzeba jedzenie wyrzucić, bo nie wolno na terytorium Polski wieść jedzenie. Są za to mandaty dosyć duże, ktoś jak ma jakieś tam produkty, mięso czy inne rzeczy, nie? Czyli tak naprawdę doszło do kolejki tutaj wolnego terminala, to jeszcze tutaj, tak? I kolejka po stronie Białorusi sięga 15 km, plus granica jest cała zawalona, cała Zielonka jest zawalona i są jeszcze dwa odstojniki, które są zawalone. Łącznie to jest ponad 30 km. Którzy są jeszcze przed granicą białoruską, mogą sobie jakieś zakupy zrobić. A ci, co są już na Zielonce czy na granicy, nie ma możliwości kupienia jedzenia. To dotyczy tylko kierowców z Polski, czy wszyscy tam stoją? Wszyscy stoją. Wszyscy stoją w kolejce. Bądź pan pewny, że tak może. Czyja to jest wina? No podobno Warszawa dała dyspozycje jakieś. Ale jakie? Ja tego nie wiem, jestem. Czyli to jest domniemanie wasze, czy nie jesteście przekonani? Tyle, co się słyszy. Mówią. No dużo się traci. Można zrobić dwa kursy na Białoruś. A to teraz trzeba stać 3-4 dni, minimum trzeba teraz stać tam po tamtej stronie. Chłopaki stoją po 30 godzin, bez żadnego ruchu, na 100 metrów nie przejechali. Co w ogóle służby białoruskie? Ale to nie białoruskie służby, to polskie. Białoruskie służby poodprawiali wszystko, wypuszczali od siebie, co jest możliwe, a Polacy nie przyjmują. Podobno 6 aut na godzinę. Tam trzeba się zapytać, tam stoi cały komitet celników, oni wiedzą, o co chodzi. Kumulacje ruchu towarowego, kolejki, które same w sobie generują ogromne problemy, ze względu szczególnie chodzi o bezpieczeństwo i porządek. Oczywiście w tej chwili mamy ten porządek zaprowadzony dzięki policji, ich karkołomnemu, ale ogromnemu wysiłkowi. Ten porządek jest. Nie zmienia to faktu, że musimy działać cały czas na rzecz poprawy tej sytuacji, usprawniać ten ruch i mówiąc krótko, panować nad bezpieczeństwem zarówno samej kolejce, jak i bezpieczeństwem na drogach. Stąd nasze spotkanie, ono jest kontynuacją i dodatkowym nowym takim elementem, który ma usprawnić ten proces związany z tworzeniem takiej ewidencji czy systemu kolejkowego, który będzie oczywiście częścią czegoś większego, a który zaprowadzi ten porządek i będzie mógł przede wszystkim pomóc służbom odpowiedzialnym za ruch drogowy, kontrolę, w tym również Inspekcję Transportu Drogowego, ale i kontrolę graniczną, będzie mógł usprawnić całe procedury kontrolne, graniczne, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj żeśmy rozmawiali bardzo długo o tym, jak to zrobić, jak dostosować, czy jak zaimplementować istniejące systemy, jak je włączyć w tą większą całość, tak żeby to po pierwsze było i funkcjonalne, skuteczne i naprawdę przyniosło zarówno korzyść dla samej granicy, w sensie odprawy, ale też przede wszystkim dla przewoźników, którzy borykają się z problemem, powiedzmy, funkcjonowania swoich firm, ale też ma być to system i działanie, które da możliwość wszelkim służbom, o których mówiłem, na skuteczne prowadzenie swoich czynności ustawowych. A jak to konkretnie będzie wyglądać?
ewidencjonowanie, prawda? Szanowni Państwo, to się tak w bardzo w przybliżeniu nie da w dwóch zdaniach powiedzieć. To jest rozmowa na dłuższą chwilę. Na pewno będzie to coś, pracujemy w kierunku wykorzystania pewnych istniejących systemów, tak żeby nie tworzyć odrębnego, powiedzmy sobie, czegoś, co będzie długotrwałe, czasochłonne i pracochłonne, zarówno w zakresie wykonania przetargów, w zakresie pozyskiwania finansów, bo pamiętajmy, że każdy system to są określone środki, czasami nawet legislacja. No, chcemy coś stworzyć na bazie istniejącego systemu, którego również korzysta tutaj Inspekcja Transportu Drogowego, ale również KAS, jako administracja skarbowa. Więc chcemy pewne funkcjonalności uruchomić przy jakichś inwestycjach również drogowych, ale w rozumieniu drogowych w postaci punktów, w których będą na przykład kamery czy systemy doszczytywania. Więc to jest tak bardzo enigmatycznie oczywiście powiedziałem, bo wiecie Państwo, to jest naprawdę, trzeba używać tutaj bardzo długich wywodów technicznych, żeby to omawiać. Myślę, że to w tak krótkiej rozmowie i konferencji się nie da tego przedstawić. Czy wiecie Państwo, czy to spłynie na skrócenie kolejek w jakiś sposób? Na ten moment na pewno nie. Pamiętajmy, że kolejka nie jest wypadkową tego, jaki mamy system, tylko jak funkcjonuje cała granica. Cała granica to nie są tylko systemy i służby polskie, ale również służby po drugiej stronie, w tym przypadku białoruskie, które, no mówiąc wprost, nie wychodzą naprzeciw usprawnieniu temu, a wręcz odwrotnie. Pamiętajmy o tym, że sytuacja polityczna jest pomiędzy Unią Europejską a Białorusią na poziomie, nazwijmy to wprost, wojny hybrydowej, z czym mamy do czynienia na granicy zielonej. Podobne elementy mogą się przekładać na granice w przejściach granicznych. My mamy ewidentny spadek ruchu granicznego, czy może inaczej, ilości odprawianych środków transportu po 2022 roku, z chwilą rozpoczęcia się konfliktu, a nie wzrost, pomimo że jest to jedno przejście. Więc jeżeli partner po drugiej stronie granicy przyszłościowo będzie działał spójnie z ideą poprawy, to tak, ten system na pewno bardzo mocno pomoże. Jeżeli będzie to obstrukcja i działanie takie blokujące, działanie, które jest związane z pokazaniem, że te kolejki są korzyścią dla reżimu białoruskiego, żeby pokazywać bałagan na granicy, to nie. To ten system będzie tylko porządkował. Zielonce, tu kierowcy czekają 24 godziny, brak wody, brak toalet, brak jakiegokolwiek zainteresowania. Tutaj mieliśmy przykład, kierowcy nas podchodzili, mamy te rozmowy z kierowcami, którzy na to narzekali. Jak wygląda sytuacja po tej stronie? Oni mówią, że są zakładnikami polskiego systemu, polskiego państwa, polskiego kraju, że celnicy, że służby śmieją się w twarz, więc te zielonki wjeżdżają tutaj. Dwa samochody czy trzy samochody odprawiane na godzinę. Jak to wygląda po naszej stronie? Gdzie jest ta walka? I druga rzecz, pan tu mówi rozwiązania, które chcemy wprowadzić. Natomiast czy pozyskujecie te rozwiązania z Warszawą? Bo wystarczy tak naprawdę decyzja ministra spraw zagranicznych czy kogoś innego, premiera, i tak naprawdę te wasze rozwiązania okazują się tyłka. Czy wie pan, przede wszystkim musimy sprecyzować, co to jest ta zielonka, bo ja nie wiem. Może pan wytłumaczyć, jest szefem. Nie wiem, o czym pan mówi, gdzie mamy problem. 4 km faz drogi już po przejściu za białoruską stroną. Bez sklepu, bez toalety. Natomiast czekają tutaj przed naszą zmianą. A, mówimy tutaj już po przejeździe przez Polskę. 24 godziny. Brak wody, brak toalety, brak czegokolwiek. 50 stopni w kabinie, jak komuś wsiądnie. Czy wiecie panowie, ja nie chcę wchodzić w tej chwili w kompetencje administracji skarbowej, która wykonuje tu kontrolę. Nie znam jakby specyfiki aż tak głęboko, co powoduje, że na ten moment ta kolejka stoi. Na pewno musimy pamiętać o nowym pakiecie, który wszedł z dniem 1 lipca. Mówimy o pakietach sankcyjnych, to już jest 13. Któryś z kolei, jak sama nazwa mówi, pakiet sankcyjny,
sankcyjny, on z idei niestety wytwarza dodatkowe czynności kontrolne. Pamiętajmy o tym, że to są dodatkowe czynności kontrolne, a każda dodatkowa czynność kontrolna też generuje czas. Więc musimy o tym pamiętać. Na pewno to jest wypadkowa tego, jeżeli chodzi o dostęp do toalet. Tutaj no jest to odcinek drogi, więc tam toalet zapewne nie ma. Natomiast ja ze swojej strony mogę zdeklarować tyle, że postaram się tu poprzez służby spowodować, żeby ten problem w jakiś sposób został rozwiązany. Znaczy tu nie mamy akurat przedstawicieli służb granicznych. A to jest pan minister jest szefem Inspekcji Transportu Drogowego. Szanowni Państwo, no ja nie chcę wchodzić w genezę, skąd się wzięło w przestrzeni medialnej pojęcie parkingów buforowych do tego przejścia, bo ja nie wiem. Ja mogę odpowiedzieć tylko tak. Od momentu, kiedy pełnię funkcję i kiedy zajmuję się tym, zarówno ja, jak i oczywiście mogę to powiedzieć w imieniu pana wojewody, nie znalazłem nigdzie w dokumentacji żadnego odzwierciedlenia, że ma być jakiś parking buforowy. W jaki sposób trafiło to do przestrzeni medialnej w poprzednich latach, szanowni państwo, no naprawdę nie do mnie pytanie, bo ja nie wiem. Ja nie wiem, kto mówił o tym, kto to deklarował, czy w jaki sposób powiedział, a zostało to nadinterpretowane. Nie chcę nawet określać, bo nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Mogę powiedzieć tak, nie jest przewidywany budowa żadnego parkingu buforowego i w dokumentacji, która powstawała na przestrzeni ostatnich lat, taki parking nigdzie nie był projektowany. Na pewno jest w projekcie, jest w koncepcji, jest w dokumentacji, która będzie przygotowywana, a koncepcja już jest, rozbudowy terminala, jest powiększenie na ten moment jako pierwszym zakresie płyty wywozowej. Czyli może to nie jest parking buforowy, to jest powiększenie płyty wywozowej, czy inaczej wyjazdowej z Polski o kolejne, bodajże z tego co pamiętam, chyba 250 miejsc, tak aby no, ściągnąć jak największą ilość środków transportu z drogi. Natomiast przy obecnej procedurze kontrolnej, przy tej sytuacji geopolitycznej, pamiętajmy, że to jest tylko ściągnięcie z drogi. To wcale nie przyspieszy odpraw, jeżeli będziemy funkcjonować w oparciu o taką granicę, która de facto może jest zimną wojną, ale jest, tak to nazwijmy. Szanowni Państwo, jak powiedziałem na wstępie, całość rozmów, całość prac, które prowadzimy, ma na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa. To, co Pani mówi, to jest właśnie bezpieczeństwo, bo z tym mamy problem. To nie jest bezpieczeństwo tylko w samej kolejce, ale wokoło tego wszystkiego, tak? Stanie, czy postój kolejki w miejscowościach, czy na obrzeżach miejscowości, blokowanie do posesji, które się zdarza, blokowanie na drogach, rozjeżdżanie tych dróg lokalnych. Tu trzeba też podkreślić ogromną rolę policji, która w ostatnich miesiącach wykonała gigantyczną pracę i to, co Pani w tej chwili mówi, pewnie może jeszcze, nie chciałbym tu zajmować jakby stanowiska jednoznacznego, pewnie może w jakimś tam procencie gdzieś występować, bo zawsze sytuacje z wykroczeniem będą się zdarzały, bo na drogach coś takiego występuje, natomiast to już nie jest w standardzie. A kilka miesięcy tak było temu, że to prawda, przez te drogi dojazdowe, przez te boczne, gminne, gruntowe czasami nawet, te ciężarówki jeździły. W tej chwili
nie jest to już jakby proceder, tylko pewnie może jakieś incydenty. Czy system kolejkowy, o który pani pyta, pomoże czy nie pomoże? Pamiętajmy, że mamy dwa obszary związane z systemem. Mamy ten system, który jest tworzony na bazie resortów, trzech resortów, czyli ministerstw, i który ma być docelowym. Jego robocza nazwa brzmi e-awizacja i on ma być systemem zarówno kolejkowym jako system, ale tak naprawdę on ma usprawniać procedury kontrolne, graniczne, ewidencyjne, szczególnie pod kątem przepisów celnych. Tam będą różne funkcjonalności, ja bym nie chciał się tu wypowiadać, bo ja nie uczestniczę w pracach tego zespołu. Natomiast on ma docelowo pomagać przy procedurach, które już będzie można robić elektronicznie, a nie tylko fizycznie. Ma być też dodatkowym taki jakby elementem, to jest tego system kolejkowy, ale to jest dodatkowy. I mamy ten drugi obszar systemu kolejkowego, o którym mówimy, który do tego czasu, czyli uruchomienia tej e-awizacji, a to jest rok 2027, ma pomóc w zaprowadzeniu porządku właśnie w kolejce, szczególnie ze względów bezpieczeństwa. Więc ten system będzie systemem dodatkowym i tu dzisiaj nasze rozmowy z panem ministrem były takie, żeby wykorzystać istniejące, tak żeby ten system był też równoległym, dodatkowym elementem, który będzie funkcjonował cały czas, bo on będzie nie tylko związany z tą ewidencją kolejki, czy tam powiedzmy sobie kolejkowaniem, tak upraszczając, ale będzie też bardzo przydatny dla służb porządku na drogach, dla służb, w tym przypadku Inspekcji Transportu Drogowego, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o porządek na drogach i porządek prawny. I on już nie by był wtedy takim też tymczasowym, jak na początku to założenie miało być, bo chcieliśmy to zrobić jako tylko taką, nazwijmy, protezę. W tej chwili ma to też funkcjonować równolegle, tak żeby to dawało podwójny efekt takiej synergii, ale pamiętajmy też, i to chcę podkreślić, bo żeby za chwilę nie wybrzmiało to, że to będą dwa systemy, które będą generowały dodatkowe czynności. Ten system, o którym mówimy, nie będzie generował żadnego udziału kierowcy. Będzie się to odbywało praktycznie automatycznie, przy minimalnym, powiedzmy sobie, jakiejś tam formule potwierdzenia bądź nie. Natomiast nie będzie to system, który będzie cokolwiek spowalniał, o tak powiem. Ale może pan konkretnie powiedzieć, na czym ten system będzie polegać, że będzie porządek, bo cały czas słyszymy system, ale my chcemy usłyszeć konkrety. Jak to będzie wprowadzone w praktyce? Ale wiecie państwo, to trwają prace, więc ja jeszcze nie chcę wychodzić naprzeciw. Ale taki zarys. Może ja. Tak, może pan. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zdecydowaliśmy się, żeby być tutaj, zorganizować to spotkanie głównie ze względu na sytuację, która od dłuższego czasu funkcjonuje w obrębie przejścia granicznego. Jak Pan słusznie zauważył, przejście dotyczy służb. My jesteśmy służbą, ale cywilną. Nie funkcjonujemy w obrębie przejścia. Koroszyn jest takim wyjątkiem we wszystkich przejściach granicznych, gdzie ono jest, to przejście, znaczy ten terminal jest położony w ciągu drogi krajowej, więc te kontrole przez Inspekcję Transportu Drogowego mogą być realizowane i są realizowane. W każdym razie tutaj, odnosząc się do sytuacji związanej z kolejką, widzimy duże zagrożenie związane z tym, co jest związane z oczekiwaniem w kolejce przez kierowców i to, w jaki sposób to potem się przekłada na sytuację bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, gdzie każdy postój generuje, krótko mówiąc, stratę. Pojazd, który jedzie, nie zarabia. Rzecz tym, żeby te postoje były jak najkrótsze. I przede wszystkim z punktu widzenia kierowcy, jego przepisów, które go dotyczą, przede wszystkim te przepisy socjalne związane z wykonywaniem pracy kierowców, one też, te warunki tutaj postoju na granicy muszą zapewniać kierowcy bezpieczny czas oczekiwania na procedurę związaną z odprawą celną
towaru, który się przemieszcza na aucie. My nie mamy uprawnień takich związanych z realizacją kontroli w trybie służby, ale wykonujemy kontrolę związaną z identyfikacją przewozu, co jest bardzo istotne z punktu widzenia takiej ekonomiki transportu wśród przedsiębiorców, a także wykonujemy wszystkie, ten cały obszar kontroli związany z warunkami wykonywania przewozów i administracyjnymi ograniczeniami, które wynikają z szeregu zezwoleń, licencji i innych dokumentów, które powinny być zapewnione przy wykonywaniu przewozu. I system, o którym tutaj pan wojewoda zaczął mówić, jest pomysł na to, żeby zastosować pewne funkcjonalności, które drzemią w systemie ETOL. Chodzi o to, żeby poprzez każdy z pojazdów, które przemieszcza się po naszych drogach, po drogach płatnych, musi się w systemie zarejestrować. I gdyby ten system rozwinąć w ten sposób, że udałoby się zakolejkować tutaj, krótko mówiąc, te wszystkie pojazdy, które docierają na granicę, również w odpowiednim porządku one byłyby potem odprawiane. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby końcówki tych systemów wyciągnąć na granicę tak, żeby przy okazji posiadania tego systemu mieć możliwość zweryfikowania tego, w jaki sposób odbywał się ruch tych pojazdów po naszych drogach, czy są uiszczone wszystkie opłaty związane z przejazdem po drogach płatnych, czy nie ma jakichś innych naruszeń ruchu drogowego, które rejestrujemy poprzez posiadane systemy. Chodzi o to, żeby te systemy się ze sobą zazębiały i żeby wszystkie organy uprawnione do wykonywania kontroli mogły z nich korzystać, a z drugiej strony, żeby poprzez funkcjonalności tego systemu kierowca miał pewność, że przemieszczając się w zgodzie z wymaganiami przez sieć naszych dróg, dojeżdża tu na miejsce, jest w odpowiedni sposób uwidoczniony w tym całym systemie odprawy i w odpowiedniej kolejności dociera na granicę i przejeżdża granicę. Musimy też pamiętać, że działamy w warunkach, to co też wojewoda podkreślił, takiej sytuacji ekstraordynaryjnej. No, żaden stan administracyjny państwa nie jest gotowy na tak wielką destabilizację, która następuje ze strony Białorusi, czy ze strony tych działań, które są podejmowane w obrębie Ukrainy, mówię o działaniach wojennych, to w jasny sposób implikuje tutaj to, co dzieje się u nas w kraju. My musimy jako administracja rządowa mieć całościowy pogląd na to wszystko, co się dzieje i umieć w odpowiednim momencie zareagować. Tutaj połączenie naszych sił polega na tym, żeby zidentyfikować te miejsca, które dadzą się zefektywizować po to, żeby ten przejazd przez granicę odbywał się w sposób cywilizowany. To, o czym pani mówiła, o kwestie, powiedzmy, samej organizacji tego pobytu na granicy, to są rzeczy, można powiedzieć, wtórne. One też mają bardzo duże znaczenie, ale moim zdaniem podstawą jest to, żeby kierowca, docierając na granicę, miał jasny przegląd sytuacji, co go na tej granicy, krótko mówiąc, czeka, ile on musi czekać, bo wtedy jest całkiem inna jego sytuacja psychofizyczna, można powiedzieć, i podejście do tego, w jaki sposób służby realizują swoje zadania. Ale szanowni państwo, musimy podkreślić jedną rzecz. My rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy w tej chwili o pracach, które są związane nie z granicą całościową, bo to są kompetencje, wiecie panowie, czy wiecie państwo, podzielone pomiędzy wiele resortów i wiele służb. My mówimy o problemie, który generuje sama kolejka.
sam proces dojazdu do przejścia granicznego, w tym przypadku do terminala. I na tym się skupiamy, nie skupiamy się na zmianie procedur, przepisów czy czegoś, które wynikają z ustaw, rozporządzeń czy z dyrektyw unijnych albo wewnętrznych krajowych, z którymi posługują się służby graniczne, w tym przypadku KAS i Straż Graniczna. To spotkanie absolutnie nie dotyczy kontroli już sensu stricto granicznej czy celnej. To rozmawiamy o dwóch różnych obszarach. My mówimy o czymś, co jest związane z bezpieczeństwem przed dojazdem do przejścia i na drogach dojazdowych, a czym innym jest sama procedura kontrolna. Ja tutaj oczywiście nie będę wchodził w kompetencje KAS-u. I ta konferencja, czy to spotkanie nie było związane z funkcjonowaniem granicy jako całości w pełnej rozciągłości kompetencji służb, bo również mamy, pamiętajmy, mamy też służby fitosanitarne, weterynaryjne, które też w tym procesie uczestniczą i też realizują czynności związane z sankcjami, a więc są częścią składową procesu granicznego czy kontrolnego, więc Ta konferencja nie była spowodowana, czy inaczej, nie była zainicjowana, żeby wszystkie służby rozmawiały tutaj o procesie kontroli, bo on jest zmienny, tak jak powiedziałem. Powiem, że wam się to nie uda, bo to będzie tak jak z lekarzami specjalistami. Co z tego, że ja mam numer jak na rok 2027, kiedy pracuje jeden lekarz, tak jak tutaj jest służba otwarta okienka. Nie rozwiążemy tego problemu, panie ministrze i panie wojewodzie. Pytanie na szybko, już teraz będę kończył, niech pan też nie ma czasu. Co z kierowcami w Jeziorowcu? Czy mogą panowie poprzez swoje służby, panowie, zadziałać tak, żeby kierowców przynajmniej wodę otrzymali, czekający 24 godziny, teraz na tym pasie niczyim? To jest postulat kierowców. Panie Wojtko, to jest... Mówimy cały czas o drodze pomiędzy przejściem w Kukurykach a terminalem. Panowie, szanowni państwo, ja przed pięcioma minutami, czy siedmioma, bo już ta konferencja troszkę trwa, powiedziałem, że za chwilę po tej konferencji ale to już powiedziałem, to tylko powtórzę, bo po raz drugi raz pan zadaje to pytanie, zadziałamy poprzez podległe służby i zarząd przejść granicznych w kierunku takim, żeby ta sytuacja uległa poprawie, szczególnie jeżeli chodzi o dostęp do wody. Tam, gdzie będzie możliwość, pamiętajmy, że to jest ciąg drogi, ale więc musimy pamiętać, że nie zawsze jest możliwość postawienia tam toalet, bo one będą wtedy stały na drodze. Wiecie państwo, że to jeden kierowca, chwila nieuwagi może spowodować duże zagrożenie, ale na pewno będziemy myśleć. Tam, gdzie będzie to możliwe, jeżeli chodzi o sanitariaty, będziemy to starali się rozwiązać, natomiast z wodą na pewno tak. Szanowni państwo, to nie jest pytanie do mnie przede wszystkim. To prawda, wojewoda jest przedstawicielem rządu na terenie województwa. Natomiast pamiętajmy, że proces samej kontroli, bo znowu wchodzimy w procesy kontroli, są jakby kwestią niepodlegającą wojewodzie, a poszczególnym służbom w tym przypadku, zarówno Krajowej Administracji Skarbowej, jak i Straży Granicznej, więc myślę, że co do takich pytań odnośnie w jakim zakresie były zmiany przepisów, w jakim zakresie wprowadzane są szczegółowe bardziej kontrole, to trzeba tam kierować. Powiem tak, mamy niejako trójtorową kontrolę przewozów. To polega na tym, że w ramach ITD działają służby odpowiedzialne za kontrolę ruchu drogowego, za kontrolę uiszczania opłat za korzystanie z dróg płatnych i kontrolę warunków przewozu drogowego, czyli ta najbardziej podstawowa to jest właśnie wykonywana przez inspektorów WITD. One są standardowo w trybie stacjonarnym, czyli zatrzymywane pojazdy na punktach kontroli, które
no są przystosowane do tego, żeby takie pojazdy mogły być zweryfikowane. I zmiana, która nastąpiła, to to, że te wszystkie systemy o siebie się zaczęły zazębiać. To znaczy po zatrzymaniu takiego pojazdu weryfikowany jest ten kierowca i pojazd pod kątem no, całego stanu prawnego, który dotyczy tego przewozu, łącznie z, właśnie z zastosowaniem się do ograniczeń ruchu drogowego, do uiszczenia opłat i to, co wynika z tych towarów, które dany pojazd przewozi. Trzeba pamiętać też o tym, że wkrótce wejdzie następna z pakietu sankcji odnosząca się do pojazdów z Białorusi i z Rosji, czyli firmy, które są zarejestrowane na terenie naszego kraju, a mają udział własnościowy większy niż 25%. Będą musiały być zweryfikowane i te, które przekraczają te 25%, będą z tego rynku usuwane, będą wszczynane postępowania w sprawie cofnięcia uprawnień do wykonywania przewozów. To są kapitał białoruski, tak? Kapitału białoruskiego lub rosyjskiego. Szczegółowej statystyki nie mam. Tutaj trzeba się zwrócić do, jest obecny wojewódzki inspektor transportu drogowego. Tutaj ta rozmowa, która się odbywała, dotyczyła usprawnienia tego ruchu w kolejce i podniesienia stanu bezpieczeństwa dla kierowców, więc same kontrole no, realizowane w obrębie wojewódzkiego inspektoratu, to odsyłam do wojewódzkiego inspektora. Szanowni Państwo, jeszcze tylko może jedno zdanie powiem, bo skupiamy się na tych problemach i to dobrze, bo problemy trzeba dostrzegać i starać się je rozwiązać, natomiast musimy pamiętać o jednym. Konsekwencje całego spowolnienia odpraw, konsekwencje sankcji, konsekwencje tego, że kierowcy i przewoźnicy mają problemy w trakcie przekraczania ze względu na długi czas oczekiwania, nie wynikają z jakiejś opieszałości czy złej woli państwa polskiego czy służb. Pamiętajmy o jednej rzeczy kluczowej. To jest pokłosie działań, które rozpoczęły się już w 2014 roku, a w 2022 roku zaowocowały pełnoskalową wojną. Więc to jest pokłosie wojny, szanowni państwo, nie niewydolności państwa polskiego, nie utrudnień, które chce tworzyć państwo polskie. My nie jesteśmy inicjatorem tych problemów. To nie my je piętrzymy. My odpowiadamy na zagrożenia, na problemy i na sankcje. Sankcje są odpowiedzią państwa polskiego na to, na co się nie możemy zgodzić, czyli na terroryzowanie Europy. I one z niczego nie wynikają. To nie jest zła wola Polski. Chciałbym podkreślić. Spotkałem się z grupą kierowców, którzy po prostu mają doświadczenie już kilkunastoletnie, kilkudziesięcioletnie w przekraczaniu granicy. I drodzy państwo, też byli świadkami konferencji wicewojewody na terminalu w Koroszczynie. Natomiast rozwiązania proponowane przez pana wojewodę i ITD, był również pan minister z Inspekcji Transportu Drogowego, mowa o wprowadzeniu systemu kolejkowego poprzez wykorzystanie systemu viaTOLL. Panowie mówią, że to funkcjonowało przez jakiś czas, bądź jest taka możliwość e-kolejki, natomiast to nie zdało egzaminu, tak? To nie to, że nie zdało egzaminu, tylko że to zaniechali po prostu. Lepiej postawić ludzi w kolejce, niechaj stoją. I później tylko ktoś umije kolejkę, nie daj Boże, to już mandat od razu policjant wystawia. A był booking zrobiony. Uruchomić to? Na terminalu jest to urządzenie. Jest urządzenie, ale proszę pana, kilkanaście lat temu, kiedy Urząd Celny wprowadzał e-booking, jeździł po firmach i namawiał nas do korzystania z e-bookingu. Więc jakieś narzędzia i doświadczenie Urząd Celny ma w formowaniu kolejki. I ja jak rozmawiałem tutaj z komendantem policji, który był w czasie protestów, i mówiłem mu o tym, że ta kolejka jest, żeby policjanci większy porządek pilnowali, to mi powiedział komendant, że celnicy powiedzieli mu, że jest e-booking. To jeszcze była mowa rok czy dwa lata temu, kiedy był tutaj protest Ukraińców i tak dalej. A teraz okazuje się, że oni chcą stworzyć jakiś następny system, który będą tworzyli pewnie przez kilka lat, aż sytuacja sama się rozwiąże. Sama po prostu, albo przewoźnicy zrezygnują z tego kierunku i dadzą sobie spokój z jeżdżeniem na Białoruś. I ten rynek przejmie pewnie strona białoruska. I taki będzie finał. Nikomu z władz na tym nie zależy, żeby polscy przewoźnicy wykonywali transporty na Białoruś. A wręcz przeciwnie, robi się wszystko, żeby nas zniechęcić. Mamy przykład, dzisiaj zablokowali zielonkę,
nie wpuszczają na to. O to chciałem zapytać, Zielonka. Na początek... Ale panowie, proszę pana, przecież Zielonka to jest droga celna, która jest między polskim terminalem a białoruskim. Jeżeli opuści się terminal białoruski w stronę Polski, już nie ma powrotu. Już trzeba jechać do Polski. Ta cała Zielonka to jest droga celna, która jest obstawiona takim płotem, tylko że 1,5 razy wyższym. Jest, cała droga jest okamerowana. Nie ma tam żadnych warunków, ani socjalnych, ani nie ma sklepów, nie ma nic, proszę pana. I oni, nie ma sanitariatów, nie ma toitojów, nie ma nic, proszę pana. I kiedy urząd celny, ktoś podjął decyzję, żeby wprowadzać te kontrole dzisiaj czy wczoraj, nikt nie pomyślał o tym, że stworzy się kolejka. Nikt o tym nie pomyślał. A jak tworzy się kolejka, to co ci ludzie mają w tych kabinach robić? Proszę pana, do mnie dzwonią koledzy, którzy tam stoją 30 godzin i proszą mnie o wodę. Proszą mnie o wodę. Chleb, wodę. To są starsze samochody, które nie mają klimatyzacji, a mamy pogodę taką, jaką mamy. No to co, czy komuś zależy na tym, żeby doszło do jakiejś tragedii? Potwierdzają panowie? Tak, oczywiście. Jechaliśmy tą... Tak, jechaliśmy tą drogą. Wszystko zostało nagrane. Droga częściowo została udrożniona powolutku. No, samochody nie spływają ze strony białoruskiej, czyli są przetrzymywane na moście, gdzie no nie mamy dojazdu, żeby pokazać to, jak to wygląda od strony białoruskiej. Tam po drugiej stronie stoi kilkuset kierowców podobnych jeszcze warunkach. No, bardzo dużo, bardzo dużo. To na samej Zielonce stoi około 300 tirów. A jeszcze po stronie białoruskiej, nie wiem, z 500. Mamy informację, proszę pana, że kolejka sięga drogi M1, a do drogi M1 od granicy jest, około, ja podejrzewam, 20. około 20 km, czyli można sobie policzyć 20 km, ile tam jest tirów, a każdy tir ma 16 metrów długości. Czyli można sobie policzyć, ile tam jest setek tirów. I ludzie są też, tylko że tam akurat pewnie strona białoruska zareagowała, bo mam informację, że milicja ich jeździ i proponuje kierowcom, żeby jechali gdzieś na jakieś parkingi i nie stali, bo w tej chwili granica jest z ich strony, z ich punktu widzenia zamknięta do Polski. Odkąd pamiętam te kolejki tutaj, to nie są europejskie standardy. Kiedy się coś zmieni? Jak to rozwiązać? Macie jakieś rozwiązanie? Proszę pana, z tego co my wiemy, a tutaj koledzy potwierdzą, na Łotwie jest elektroniczna kolejka na Białoruś. Na Turcji jak się jedzie jest elektroniczna kolejka. Wszędzie gdzie są granice, w Calais, w Dover, czy gdzieś są elektroniczne kolejki. Tylko tutaj nigdy nie można było, nigdy, przez całe lata, kiedy kolejki sięgały aż do Międzyrzeca, to jest ile? Z 50 km. Tak. To nikt nie pomyślał, tylko ciągle się mówi i mówi, goni się tego króliczka, tak? Że się zrobi, że się zrobi. Jedna władza odeszła, przyszła druga, miały być jakieś zrobiony zmiany. Porządek, jakieś zmiany, miały być jakaś... Nie ma nic. I ja z mego punktu widzenia, z punktu widzenia przewoźnika, ja nie widzę, żeby były jakiekolwiek działania tutaj. Może stowarzyszenie ma jakieś informacje, może ktoś to ze stowarzyszeniem konsultuje. Tak, ale nikt z przewoźnikami, chyba z tego co ja wiem, tego nie omawia, nie konsultuje, nie informuje. Pewnie są jakieś informacje, ale czy one są konkretne i na ile konkretne, kiedy to ma wejść, jak to będzie wyglądało. Póki co proszę się przyjechać do Białej i zobaczyć. Właśnie będę. No a teraz jeszcze celnicy wymyślili kontrolę przed terminalem. No, pusty terminal, a kontrolę przed terminalem. I zablokowana cała Zielonka. I wszyscy przecież można gniją. Te samochody, które stoją na tej Zielonce, można je wpuścić na terminal, jest miejsce, są warunki, są pomieszczenia klimatyzowane, jest sklep, jest woda, mogą sobie ludzie kupić i tak dalej. No, nie można doprowadzać do takiego zbydlęcenia. No. Zielonka. Na Zielonce niech zawiozą wodę dla kierowców, niech zawiozą jakieś żywność. Ludzie piszą, proszę pana, że od doby czasu nie mają wody. Tak, nie mają tak, się tak. Gdzie załatwić i tak dalej. Pan zobaczy, pusty terminal. Do pusty. Mnie dotarła informacja, przecież że są tak naprawdę zakładnikami całej sytuacji. Nie są zakładnikami, to jest po prostu burdel. Przecież oni mogą, przecież mogą wpuścić te samochody na terminal. I ludzie sobie wyjdą z samochodów i pójdą, kupią woda, chleb, woda. Zjedzą coś i tak dalej. Wie pan, no nie tylko woda, wie pan, no przecież to jest poniżej godności ludzkiej, wie pan. Gdyby no. mi pan bardziej tą Zielonkę opisał, jakie to jest mniej więcej... Ta Zielonka to jest 4 km między terminalem polskim a białoruskim. I co to jest? Tak zwany pas celny, który Pasniczej. Jest obstawiony kamerami, płotem i tak dalej. I tam te ciężarówki stoją. No. Na wjeździe do Polski. Na wjeździe do Polski. Mnie dzwoni i mówi, jak będziesz jechał, to przywieź mi wodę. Wie pani, ja mówię do jakiegoś pracownika tego terminala, żeby zawieźli wodę im chociaż, wie pani, no to on mówi, co mam kupić i wie pani, ucieka, wie pani, no to jest dramat, no.
Nie można tak stoją kierowcy? Proszę panią, na samej tej Zielonce tutaj, bez dostępu do toalet, wody, bez czegokolwiek, stoją już w tej, dla kolegi minęło dzisiaj o godzinie 4 rano 24 godziny, czyli mamy dzięki Bogu godzinę 9, to już około 30 godzin, czyli jest 30 chyba 3 stopnie. Tak. To jest przed samą odprawą, tak? To jest ta Zielonka. Przed wjazdem, na terminal. To jest takie miejsce, to jest ta Zielonka. Tak, to jest Zielonka, to jest między terminalami. Ponad 4 km. Nie było takiego oczekiwania? No, czegoś takiego nie było, wie pani. No tutaj kolejki są, no oczywiście, że są, ale one są spowodowane różnymi czynnikami. Między innymi tym, że się celnikom nie chce pracować, tak? Nie chce im się odprawiać. No przecież nie oszukujmy się, no. Ja, proszę panią, wracałem parę dni temu, to były dwa okienka, dwie kobiety i 119 samochodów do odprawy, proszę panią, i nikt się nie kwapił, żeby przyspieszyć odprawę, wie pani. A jak się pan zaopatruje na ten pomysł, mówiony już od kilku lat, na parking, o parkingu buforowym tutaj przed terminalem w Korosztynie? Proszę panią, parking buforowy to jest temat od kilkunastu może lat, wie pani, no. To dobry pomysł? No dobry, wie pani, trzeba robić wszystko, żeby ci kierowcy nie siedzieli w kabinach, no, wie pani, w lesie na przykład, nie? Po 2-3 doby. Mój kierowca stał w lesie, żeby cały raz przyjechać tutaj. Stał 3 dni, proszę pana.